Cześć wszystkim, z tej strony Sullivan. A dzisiaj sobie zagramy w Crysis Remaster. No, zdecydowałem się po bardzo, bardzo, bardzo długim czasie w końcu to zagrać. Nie będę ukrywał, że głównym powodem, dlaczego ja nie grałem, był problem z optymalizacją w filmach i postanowiłem coś nowego przetestować. Jeżeli będzie no słabo, no to ponownie pół roku poczekać, a najwyżej na kolejny film. Ewentualnie zacisnę zęby i to dokończę, a wy będziecie oglądali pikselozę. Ale miejmy nadzieję, że aż tak źle nie będzie, ponieważ... Team Idaho, this is Command. We're pushing up the valley all the way to the mine. Repeat, phase line is the mine. Expect heavy resistance from KPA over up ahead. And Command, this is Strickland. What's the word on that air support? Over. That's a no-go, sir. Airspace is not yet secure. Our jets are occupied with strategic targets on the other side of the island. Air support's on hold until further notice. Copy that. We'll have to do this the hard way. All units, this is Major Strickland. Air support is on hold. Push ahead to phase line Alpha. Let's go, let's go, let's go! First line of defense is a blockade at the train station. No okej, ludziska, skończył w końcu stricte gadać, bo ja nie chciałem sobie przeszkadzać, a są też może gracze, którzy w ogóle nie widzieli remastera, bo chcieliby zobaczyć, kto się prezentuje. No, jest inny feeling jest całkowicie gry i nie będę ukrywał, że zmieniłem specjalnie ustawienie na niskie, żebyście mieli lepsze optymalizacje, ale nawet na niskich całkiem gra się ładnie prezentuje. Wykorzystajmy sojusznika jako żywą tarczę. Nie widzę go. Chyba tam stoi. A w ogóle... I Dacho 2 to my. Jakby ktoś się zastanawiał. W ogóle nie widzę tutaj naszych przeciwników. Dobra. Kończąc, mówiłem, że zmieniłem optymalizację trochę. Nagrywam oddzielnie dźwięk jak i grę, więc dzięki temu będzie można lepiej to odczuć. Do kogo to naparzasz? Czyżby ktoś tu stał? Siema, gościu. Chodźmy do naszego kumpla. Jedna z moich ulubionych misji, szczególnie, że jest czysta rozwałka. Ale jeżeli chodzi o różnicę z oryginalem, no to... O kurka. To przede wszystkim to, że jest nieskończoność amunicji. Tego całkowicie nie było. Główna armata jest mocniejsza. O, flarę ktoś wystrzelił. Ty kurde! Zostawcie mi czołg. Szkoda, że nie ma tego palnika, żebym naprawił. No, pięknie się zgliczowo. Kolejny glitch do kolekcji. Dobra. O, przejechane. Jedziemy powoli. Coś tu może stać. Gramy na najwyższym poziomie trudności, jakby ktoś się zastanawiał. Chyba tu jest, o ile dobrze pamiętam, gdzieś czołg. Ale ja ogólnie mam strasznie słabo czułość, ja zapomniałem, jak to już wyglądało. Dla pewności, że jak z nieskończonej amunicji trzeba korzystać.
rozwalone. Gówno jadzie. Dobre. O! Alessi, no nie jest zbyt mądre w szczególności. Ale, bo w klinicie jedynce to strzelali ci przez krzaki praktycznie. Będę musiał się pospieszyć, bo jeszcze długo nie mogę siedzieć na jednej mapie, nie? Trzeba trochę spężyć muskuły, bo maksymalnie jeden odcinek to pół godziny, nie? Maksymalnie. Jaki chillout, gościu. O ty kurko. Ale brzydkie tekstury. Gram na średnich. I played before medium settings graphic. Graphic settings. And now you can see how it looks like. Dobra, nie patyczkujemy się. Sniper zabity. Kurde. Co jak... O kurde, jak się zrespili. Sorry. Serio? Nawet nie można wsiąść? No. Kurde. Pojazd mocno uszkodzony. Trzeba będzie znaleźć sobie nowy. Prawda, tam mieliśmy ze Freczołga, ale ja wolę transportera sobie przygotować. I chcę zobaczyć, czy jest dalej ten bug możliwy, co w Crysis 1. Chyba próbowałem nawet, ale przede wszystkim ja nie pamiętam tego dobrze, więc może teraz by się udało. I mam nadzieję, że to jest z głośnością u mnie lepiej, że słyszycie mnie. Bo wcześniej to był bardzo duży problem. Szczególnie w OBS-ie, bo ja nagrywam OBS-ie, nie będę ukrywał, nie jest to jakimś wykwintnym tym technikiem. I w związku z tym, no, sobie oddzielnie sobie innym programie zrobić nagrywanie głosu, a w innym tego Crysis Remastera grać. Tam korzystałem moc z tego, GeForce'a. Ale to jest najlepsze, można swoich zabijać. Jezus Maria, to jest taki creepy. Chociaż... O, żyjesz! Najwyżej zrobię cięcie, jeżeli będzie nudno. Sprawdzimy, czy to działa. Gorzej to jest wtedy, kiedy, że tak powiem, save'ami jest najgorzej, bo nie można samemu save'a robić. Jak się dostanąłbym w jakieś dobre miejsce, to musiałbym wszystko od nowa powtarzać. O, snajper strzela. Spokojnie, nic nie zrobi. Prędzej ja mu. Kurde, jakoś tutaj zapamiętałem, że jest mniej kamieni. Hello there.
Wow. Naprawdę liczyłeś, że wygrasz z nomadem? Lepiej ci opowiedzieć coś po włosku, kur wyglądasz. Ty, koleś. A że nie skończyłeś amunicję, to jest akurat spoko. Naprawdę. Bo w jedynce to trzeba było oszczędniej. A pojazd porzucić, bo nie miał amunicji. To było gdzieś tu. Yeah! Działa to dalej. Działa, działa. O jest. Może tam? Gdzie tu się wspinać było? Trzeba. Och, jakiego wielu Chryser Mastera. Faza alfa, no. Chyba tu tam. Oj, 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 oj. To jest bardzo dziwny feeling pojazdu. Ciężko go wyczuć, ale się da. Tak, to tu było. Ej, co jest? Naprawdę nie chcę się wspinać? Nie, 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 nie. Że trzeba trochę bardziej pod innym kątem. Nie, 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 coś tutaj ślizga, straszliwie ślizga. No cóż, to będzie właśnie, najwyżej to będzie też materiał dla bugów i gliczy. Się robiłem z tego film, ale tak się prezentuje mapka. Stąd. Zatrzymajmy. O, możemy sobie snajpić, choć nic nie widzimy, nie? Nie wiem, czy coś trafią. Ale śmiesznie wygląda. Dość ciężej, że o to chodzi. Znaczy, to jest ogólnie bardzo wysoki kąt, to się nie dziwię, że spadamy, nie? Nie spadaj, walcz. I nie skręca. On nie skręca. Jeżeli chodzi o wspinaczkę zbytnio. Bardzo mnie to irytuje, bo w Crysis 1 to było łatwiejsze, znacznie łatwiejsze, że o to chodzi. Nie mogę nim obracać praktycznie. A w związku z tym, no, utrudnia to sprawę wspinaczki. Przynajmniej mi nie spada na sam dół, nie? No nie jest chyba to złe miejsce do wspinania się. Tu jest jeszcze większy kąt. Chyba pojedziemy inną drogą. Jakoś poznajdziemy łatwiejszą. Nie będę ukrywał, to ja szukałem z mojej starej, tradycyjnej trasy, szybszej. A nie, może być inaczej, nie?
Jak mówiłem, mogę zrobić tutaj cięcie, nagrywać dłużej, ale film wyjdzie krótszy, nie? Dobra. Gdzieś tu, może tu? To wygląda łagodnie. A może tu? Może to, co ja tutaj? Dobra, sprawdźmy. No cóż, te góry nie należą do najłatwiejszych. Kurde. Z tym skręcaniem to jest katastrofa. Okropnie. Jeżeli mam powiedzieć, to ja wspominam, że pojazdy w Cryo Masters są inne. To jest czysty fakt. Jak samochody mi się bardzo podobają, tak ten APC, czy jakoś tak transporter gąsienicowy, to jest katastrofa. Naprawdę. Jedynie co można się nie wspinać praktycznie wszędzie, praktycznie, bo nie jest to super, nie jest jakiś idealny, ale jedynie co to na spokojnie dawałam radę tu się wspinać. Też inne zachowanie w ogóle tego pojazdu w przypadku spadania, bo tam jak się pomyliłeś w jedynce, no to już nie było bata się pozbiera. Tutaj przynajmniej ma lepszą taką... lepiej łapie ten speeda. I nie mogę nawet nawrócić. Mnie to tak irytuje coś takiego, jeżeli pojazd kompletnie nie jest do sterowania. Nie reaguje kompletnie na moje skręcanie. Nie mogę go dostosować sobie w czasie jazdy, tak jak teraz skręcam. Ale pod górkę to kompletnie on się nie umie tak zachować jak w jedynce, original. Istnieje też jeszcze druga droga. Nie próbowałem jej jeszcze, a chyba wydaje się być łatwiejsza. W teorii wydaje się być łatwiejsza. W praktyce może być inaczej. No sobie jaja robicie, no. Kurde, to już to mi śmiech na sali. Wiem, że jadę mocno pod kątem, ale bez przesady, gorsze jeździło się. Okej, chyba udało nam się wyjechać poza mapę. Lepiej nie zjeżdżać. No ja takie przejażdżki to ja lubię, no. Tylko trzeba się tu tak pilnować, żeby się nie wyglebać. Bo to jest krańc mapy. O!
Pięknie. Świetnie to wygląda. Którędy? Jak ładne widoczki. Tam zaczęliśmy tak naprawdę. Co tędy? Trochę tędy. Da się tam na drugą stronę wjechać. Tylko pytanie, czy nie byłoby problemu, nie? Bo pamiętam, że trzeba było nieźle się tam postarać również. Ale to w oddzielnym filmie pewnie zrobię. Teraz to tak dla siebie ja to robię tak naprawdę. I słuchajcie, mówię, zrobię tutaj po prostu cięcie, pokażę 5 minut tego, co tutaj jest, jak to się prezentuje. I wtedy wrócimy sobie do tradycyjnego gameplayu, bo jednak kurde miałem przejść normalnie tego remastera, a nie bugi i glitch remaster game, full gameplay robić. No. O, helikopter, helikopter, no. Tak sobie grę skończymy, nie? O, nie, 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 nie. Łów. O no. Obawiam się, że to koniec naszej podróży. Dobra, idziemy kończyć grę. Na razie. No nie da się podkręcić skoku. Kompletnie. I nasza pata wydaje się taka cięższa. Ogólnie pewnie już to mówiłem, ale dużo rzeczy zapomniałem. No, takie wielkie skały, to ja nie wiem, gdzie one by spadły normalnie. Ale fakt, wygląda to epicko, nie? Wydać po prostu za mapą, a że na tej mapie no jest, no, że tak powiem, dużo przeciwników, dużo helikopterów przylatuje, no to muszą gdzieś się zrespić, nie? I po prostu nie zabezpieczyli tej twórcy, no też się nie spodziewali, że ktoś sobie tak po prostu wyjedzie, tak jak ja to zrobiłem, znowu mi się udało. Tylko szkoda, że się waliłem na tym pojeździe, no ale cóż, no. O, nawet się już jara, sam istnie. I ogólnie... Nie mam tych samych broni, co wcześniej. Gra mi wstawiła sama bronie, ponieważ zacząłem, bo mogą kontynuować, ale nie wiedziałem, czy, jak to działa, czy to skończy się na misji Assault. Więc zacząłem sobie od tego poziomu, dostałem Skara i no, PM. Więc no, wydaje mi się to słaby deal, bo FI-71 zamiast to zapalający by pewnie kosił. Ale w sumie, że ja tak gram, to jeszcze inna kwestia. Noktowizor. Niezwykle potrzebne, nie? Więc sobie zrobimy coś takiego, że będę robił ciągłość, cały gameplay jednym ciągiem. Przetnę film. I wtedy to nagramy. No dobra, chodźmy trochę pod górkę. Może uda się coś dostrzec. Nie opłaca się skakać kompletnie.
Człowiek co, ale niektóre dźwięki z remastera mi się bardzo podoba, jak kończy się energia, taki dźwięk właśnie. No niby wygląda, że coś tam pomaga to. Te skakanie, ale jednak nie. Dwa lata później. O, to załapało? Czy nie? Nie odwracam się, bo nie wiem, czy ja normalnie wtedy wejdę. Jak skaczesz, to odbija się i lecisz jeszcze na dół. Piękna fizyka się zrobiła w Crysis. Oczywiście taka trochę bardziej realistyczna, bo ten Circuit Jump, nie wiem, był, że tak powiem, normalny w Crysis 1, bo wtedy to był bug tak naprawdę. Kto jest to naprawiony w Crysis Warhead? Czy nie w Crysis Warhead, tylko w Crysis Wars multiplayerze, bo ludzie potrafili to dobrze wykorzystać i latać. Osobiście mi się podobało, ale rozumiem ich obawy, tylko że stworzenie nowej platformy to jest pójście w ogóle na łatwiznę i na hajs w szczególności. I przez to Crysis, społeczność Crysisa stała podzielona fanów Crysisa Warheada, Crysisa Warsa i Crysisa jedynki klasycznego. A gdyby coś tam poprawić inaczej, to może by było lepiej, kto wie. Dobra, no szybciej, bo nie ma czasu. Może już 20 minut materiału jest, nie mówiąc o tym, że jeszcze początek tutaj trochę przechodziłem. No i Grodana bym skończył, a sobie po prostu wam... O kurka, nie, tego nie Steam. Załap, no kurde, już jesteśmy na praktycznie normalnym terenie, no. Jesteśmy po tak... O, w sumie to jest dowód, że jednak... Dlaczego? Okej. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Udało się, kurczę pieczone. Da się zmienić granaty? O kurwa, broń zrupnąłem. Dobra, no właśnie. Staćcie na to, nomad. No, chyba sobie jaja robicie, no. No, spinaj się. Nie podskakuj, korci podskakiwać. Czytam trochę szybciej, dzięki temu się utrzymujemy. Nie. Jeszcze chwilę. O, jakie piękne widoki. Co to jest? Co ja tylko mam pojazdy? O, helikopter. Jak poleciał. No. Ogólnie ładnie się tu prezentuje wszystko, no słońce to słoneczko słoneczkiem.
Tylko żeby się nie zabić teraz, nie? Sobie spacerujemy grzecznie. Tak, byłem tutaj, tym APC. Jeżeli nie widzieliście mojego wideo z Krysa jedynki, no to tam też możecie zobaczyć. W sumie są dwa sposoby. Jeden to jak teraz wjechałem. Drugi, jedzie się o tak, tutaj, tutaj jest zjazd. O tutaj po górze. I chyba... coś wyedytowali? Nie pamiętam, gdzieś od tutaj się wjeżdża i się stało, gdzieś tutaj na tym któryś górach. To jest bardziej zalesione, mam wrażenie, że dodali więcej drzew. Nie było aż tak dużo drzew. Tutaj były, ale wcześniej, no tak mam wrażenie, że mniej. Ale mniejsza z tym. A tutaj jest nasza kolejna misja, raczej kolejna mapa, która no nie była od razu... O dziwo, oczywiście nie robili tak, że jedna cała mapa była obrobiona, tylko robiła jakąś część. By na następnie potem się skupić, tak sobie ładowały się grę. A ciekawe było bez właśnie takich loadingów. Sorry, do Steama. Musimy być ostrożni, bo nie wiemy jak tutaj fizyka jeszcze. Nie znam kompletnie fizyki w remasterze. Jesteśmy co prawda trochę odpornieni, jeżeli chodzi o takie upadki. Jest mniej takich bugów, że taki skok już może nam zadać damage. Ten upadek, kurde. To naprawdę jedno wielki gnat spadł. Idziemy sobie tędy. Będę oczywiście, może ja zrobię timelapse, żeby szybciej to kurde szło. No tak, ja bym pokazał wam tylko drobne elementy, nie? Zresztą już to pewnie mówiłem. I to będzie takie wideo, gdzie no przejdziemy byle jak tego Kryzera Mastera może. Wiem, bitka, każdy by chciał, ale no przecież już widzieliśmy w pierwszej połowie tego filmu, nie? Więc tak, to tędy bardziej. Nie mogę tak zboczyć z kursu, bo inaczej ja zlecę, nie? O, jest tutaj. Jui! Ale fajne, to było go zajebiste. Ol, wielki klot. No idziemy sobie tędy. Pewnie to będą tory, oczywiście, że są. Zobaczymy, czy gra mi załaduje po tym, jak dotarłem tutaj. O, udało się. No to widzimy się w kolejnym misji przebudzenie. Trzymajcie się ciepło, z tym był Sullivan. Cześć.